Siemanko mordeczki, z tej strony Carlos, a ja witam was w kolejnym odcinku z serii Brat Bliźniak, a jest dzisiaj ze mną Spawarkowicz. Dobry. I w dzisiejszym odcinku ja dokończę zaczęte w poprzednim odcinku sianokosy, a Spawarkowicz pojedzie kosić pszenicę czy jęczmień, nie pamiętam. Więc co, bez zbędnego dogadania, bo szkoda czasu, jedziemy każdy w twoją stronę. Tak. Sławarkowicz, powiedz, jak ci się będzie napełniał zbiornik, to ja podjadę ci przyczepą. Dobra. Tu jak widzicie, trochę już podgrabiłem przed odcinkiem, bo tak chciałem przetestować tą skrabiarkę. Ale chodzi. Postaram się to jeszcze zbelować w tym odcinku. Jedzie ci się jakoś? Jedzie ci się jakoś? No do przodu. Trochę może za szybko jeżdżę. Ale co tam? Otworzę sobie drzwi. Ja jechałem z otwartymi drzwiami. Ale cisza taka jakoś, nie? Ja to próbuję na pole dojechać. To jeszcze nie dojechałeś? Nie. Co? Ping? Dziurawe drogi, kurde. Ci powiem, że ta zgrabiarka do tyłu lepiej zagrabia jak do przodu. A ten bizon jest zrobiony, ale ja nie wiem, czy on jest dobrze zrobiony. Musi chodzić. Musi, musi. Jak nie, to się go sprzeda i się kupi tego kółkowskiego. Można, można, można. Tylko tam ten kółkowski ma kabinę, nie? To przeszkadza? Będą się... będą cenić, kur... Kasy trochę mamy. No, ja już kończę podgrabiać. Dużo masz, już kosisz? Na razie ty się tylko poruszam. Ale dojechałeś na pole. O. A na sumę kosisz? No tak, znaczy tak.
Jak skończę przed czasem, to jeszcze pojadę może kosić coś. Jedź. Nie wiem, czy zbierać te belki też? Możesz zbierać. Ale sypię tutaj. Sypię? No 30 mam już. A w jedną stronę przyjechałem. W jedną stronę całą przejechałem 33%. To ja ci tam może zaraz podstawię, bo potem nie będę miał czasu może. Czekaj, gdzie jest? Ej, my mamy dwie przyczepy? Nie, chyba. Nie mamy dwie przyczepy. Jedna jest w kółku. Mamy dwie przyczepy, spokojnie. Gdzie? Bo ja tą zieloną, tą farmteczkę będę potrzebował. A czym? Co ja będę sypał? No w tą D47. Podstawę, jeżeli. No już. Dojcza ci podstawię. O, mówię. Ale ciasno. Drzwi. Przejechać tędy. Szkoda, że ten, na ten rozrzutnik nie można sypać. Przejadę przez łąkę, bo nie zmieszczę się tam potem. Tu już rośnie kolejna łąka. Czekaj, to tu jest już. Wjechać ci na pole, czy stanąć na drodze? Na drodze. Na pole to nawet nie ma gdzie jeszcze. A, dobra, bo ty dopiero jedziesz tak. To se podjedziesz dalej już, co? Czekajcie, ja tym odjadę. Kejsa na razie schowam. W ogóle skąd mamy tą przyczepę? Aż gdzieś była kupiona i jest. Zetor odpala. Za pierwszy. Tylko hamulce ma słabe znowu. Ciekawe, czy sobie poradzi przy tej prasie. Bezproblemowo powinien, nie? Dobry. Coś ty zrobił? Żeśbyś biednie wjechał? Dziw mój model, bo mi się kurna hydraulika przy rurze rozwaliła. Ci powiem, że tak fajnie wygląda ta prasa z tym zetorem. Zawsze. Kur...
wyderzyliła się na kosy w jednym momencie, to tak 2 na 10. Co? Jajco. Jak to przyczepa, to ile zbiorników bizona? 3 może mieć? 2 chyba. Ja. To ty będziesz miał... Aha, dobra, i tak tu jest blisko. Gdzie tam jest? Na stodołę. Na sku. Trochę będzie zboża, więc... Słomę to do domu. A ja chyba wszystko zrobię w sianokoszach i będzie potem już następny odcinek żniwa. To nie jest już żniwa. Szkoda, że się nie da na przykład po belkę wywalić, nie? Logiczny port symulatora farmy. To powinno poprawić, to powinno. Dobra. Teraz ty. My nie mamy wideo do okrągłych belek? Nie wiem. To ma ty na składzie. Czyli muszę jechać na skład. No. Nie no. Trzeba będzie zakupić je. Się przydadzą. Chwytak. Jadę ze skórki. Wysypałeś już raz? Teraz będę znowu sypał. O, to nieźle oddaje. Ty, to jest paleciak. A krokodylem chyba nie będę ładował. Dlaczego? No zresztą. Tak dziwny trochę, ale... Normalnie. Dobra, jadę po te belki szybko. Oj.
trzeba najeździć. Tak. Zresztą, ty masz więcej jeżdżenia. Powiem, że z turem i z przyczepą to ciężko wyjechać. Gościu, jak ja mam zaraz pełną przyczepę. To 49%. wywieziesz. Pole. Ta. O kurde, się wysypuje. Powiem, że aż przyczepę, że zahaczył. Zdarza się. No co za dawny. Te belki mnie nieraz rozwalają. Jedna przy drugiej będzie i wyskakują. Ja? No. To ty... A te okrągłe robi? No jakie? Wiem, że kostki. Człowieku. Jadę szybko. No, winiemy i będzie się na kiszonka. Gdzie ty lecisz? Co? Gdzie ty lecisz, bo ja na drodze stoję. Ja jestem na łące. No ja jestem u ciebie. To już wszystkie przez... Aha, bo tu masz 4 belki tylko? No. Powiem, że wysypało w tym roku. Oby ta belka nie wyskoczyła z przodu. Ja tam stoję tym... Deutschem. Ja pojadę chyba tędy. Tutaj skręcę. Ale po Poblonie pojadę. I tak zina, przeoranie to są. Będziemy obijać, nie? Ja tam zostawiłem to i przyjechałem tutaj z pewną szczepą. Dobra, dobra, to idź do Zetora i podczep tą owijarkę, ja ci będę załadował. Nie mamy chwytaka, ale jak się kupi chwytak, to się jej poustawia. No. Czekaj, bo ja nie wiem gdzie stanąć. Czekaj, gdzieś tu pojadę. O kurna! Przejechała wiarkę. Patrz co się dzieje. Stój!
Tak będziesz stał? Do tyłu jeszcze. Nie do tyłu. Do przodu się znaczy, nie? Kurde, ciężko. Poczekaj, muszę się ustawić inaczej. Dobra, będzie. Ja mogę je podnieść? Możesz. Trochę mi się spiło. Ty, ta obijarka jest taka jak moja. Ty też masz sypma? Nie, ale mam takie same kolory. Tutaj wywalasz? No raczej. Tak to idzie, jak ja sam kurde to. I na razie to może nie tą zostaw. No, czym wezmę ją? Ręko. Za blisko. Spokojnie. Spokojnie. Tak chciałem bardziej realnie. Realnie, to byś musiał zdjąć kółko. Krokodylem? Nie. Znaczy tym. Ręką. Bo VR-t. Ale nie. Ale chwytakiem jakbym kładł belkę? Od góry? No. Musisz zdjąć kółko, bo psujesz. Nie wiem. Ale ja wiem. No zresztą ty masz VR-kę, nie mam. No i co? To by było na tyle w tym odcinku. I oczywiście pamiętajcie o subskrypcjach, o subskrybowaniu się, znaczy o komentowaniu jak chcecie i oczywiście lajkowaniu. I trzymajcie się, do następnego. Cześć!